Zdrowia, szczególnie dla noworodków i szczególnie dla noworodków w Chinach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Chinach dziwaczna sytuacja jest. Ludzie szmuglują krew z komunistycznych Chin do Hongkongu. No i nie jest to bynajmniej dla wampirów w Chinach i tania krew komunistyczna, czerwona krew nie jest tania. No chodzi o to, że ludzie wysyłają te fiolki z krwią, żeby dowiedzieć się o płci dziecka. Krew należy do matki, która jest w ciąży. No i ona jest w ciąży, powiedzmy, około 10-11 tygodni. No i te ciężarne chcą wiedzieć, czy usuwać, czy nie usuwać w Ameryce. W Chinach jest straszny problem. W Chinach jest duży problem, no bo jednak od 1970 roku do 2017 w zasadzie obowiązywał zakaz posiadania więcej niż jednego dziecka. No i problem się zrobił taki, że te nowe pokolenia wyrosły jedynaki, no z reguły jedynaki, no i jedynaczki. No i teraz nowe pokolenie, pomimo że komuniści pozwolili już mieć więcej niż jedno dziecko, konkretnie mogą mieć dwoje dzieci, to nie tylko na wsi, ale i w miastach, no to ludzie się przyzwyczaili jednak do posiadania jednego dziecka, sami wyrośli w jednodzietnych rodzinach, no i teraz też chcą mieć jedno dziecko, dlatego starają się usunąć dziewczynki zapobiegawczo, jeżeli się dowiedzą, że to jest dziewczynka. No w latach od 1970 do 2017 roku, no to w zasadzie było 12 milionów skrobanek. Na dzień dzisiejszy w Ameryce, ciągle mówię w tej Ameryce, w Chinach jest 1 400 000 000, ale to w tych latach, no to kilkadziesiąt milionów skrobanek się odbyło oficjalnie. No bardzo często na wsiach szczególnie, no to nie było skrobanek, to po prostu kobiety rodziły i jeżeli zobaczyły, że to były dziewczynki, no to po prostu je dusiły. Matki je dusiły i zostawiały gdzieś, zakopywały na polach i te biedne dzieci po prostu były mordowane. No jeżeli im się udało zrobić skrobankę, no to nie mordowały, no to była tylko skrobanka, a jeżeli nie, to mordowały. Ciekawa jest nawet taka historia, czy no tragiczna jest, to jest horror po prostu. Jest taka wioska, była popularyzowana wioska, że tam wieśniacy się zorientowali, jak mieć dzieci, no bo w zasadzie wszystkie dzieci w tej wiosce, no to była rodzina, to była taka matka, ojciec, plus dziewczynka, plus chłopiec. No i wszyscy mieli statystycznie, no to właściwie wiadomo, że to u niektórych się więcej rodzi chłopców, u niektórych się rodzi więcej dziewczynek, no a tam wszyscy mieli po jednym. No i prawda jest taka, że po prostu jeżeli urodziła się dziewczynka najpierw im, no to było dobrze, później jak się urodził chłopiec, no to też było dobrze, no ale w wypadku, jeżeli urodziła się druga dziewczynka, no to już ją mordowali, no i rodziło się następne dziecko do tego momentu, kiedy było właśnie chłopiec i dziewczynka. No jest to makabryczna sytuacja. No i na dzień dzisiejszy państwo, po tym jak pozwoliło mieć dwoje dzieci, no to dla odmiany zabroniło Ministerstwo Populacji i Planowania Rodziny. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nazywają to Ministerstwo Populacji i Planowania Rodziny. Zabroniło badać krew. No i cała tutaj ta sytuacja jest taka, że w Hongkongu
badają krew, no i są w stanie powiedzieć, w 99% jaka będzie płeć tego płodu, tego dziecka, które ta matka ma w sobie. No cała ta cyrkulacja krwi się jednak odbywa i na poziomie genetycznym są w stanie zobaczyć w plazmie krwi tej matki, w którym kierunku rośnie to dziecko. No i właśnie te 10 tygodni, no to jest ważne, bo jeżeli chcą zrobić skrobankę, no to wolą zrobić skrobankę w 10 tygodni, niż powiedzmy w 18 tygodniu. To jest mniej więcej ten poziom, kiedy inne metody pozwalały na określenie płci dziecka. No bo to jednak jest dużo, dużo dalej w całym tym procesie, no i cały ten płód jest większy, no i na pewno mają inne, no moralnie przypuszczalnie czują się troszeczkę inaczej. No i komuniści zabronili badać tego w Chinach, żeby właśnie nie było tej prewencyjnej, tych skrobanek prewencyjnych, wybiórczych. No to Hongkong robi. W Hongkongu w 1997 roku właśnie jeden z lekarzy w Hongkongu odkrył, no on patrzył na jakieś inne badania genetyczne, na inne choroby i tak dalej, no też to wszystko wskazuje, no ale jakim no tyle wynikiem ubocznym, czy produktem ubocznym tych badań, to jest to, że można określić. No i szmuglują tam, ten przepływ taki przygraniczny jest dosyć spory. No i ci ludzie dostają tam $50 za taką fiolkę. No i ryzykują, no nie ryzykują życiem, no ale tam przypuszczalnie kary, jeżeli są złapani przez Chińczyków komunistycznych, no to na pewno są tam kary dosyć spore, dlatego nawet zdecydowali się używać dzieci. Dzieci 10, 11, 12-letnie są używane do szmuglowania, no bo wtedy ci co szmuglują te fiolki, liczą na to, że kary dla tych nieletnich nie będą takie duże jak dla dorosłych. No i z humanitarnego punktu widzenia nawet i komuniści mają trochę te miękkie serce, ale jest cały system wysyłają tak samo przez pocztę, wkładają w najróżniejsze zabaweczki puchowe, niepuchowe, pluszowe. Jest to wszystko wyjaśniane. No i Weibo to jest taka chińska odmiana w sumie Facebooka, gdzie ludzie wyjaśniają, co ma być zrobione. W Chinach ostatnio to 4 miliony kobiet robiło te badania, czyli w zasadzie 1/4 tych ciąży, która jest przepraszam bardzo, 1/4 kobiet wie, jaka będzie płeć tych dzieci. Także to jest bardzo, bardzo dużo. No populacja w Chinach jest tak strasznie niewielka, że oni mają 140 osób na kilometr kwadratowy. W Indiach mają 400, w Stanach Zjednoczonych mają 35, w Kanadzie powiedzmy 4, a w Rosji 8. No wiadomo, że nie wszystkie miejsca są zamieszkane. No ale to nie jest kwestia populacji, to jest kwestia tych przyzwyczajeń i w zasadzie emerytury, no bo dlaczego te dzieci, chłopcy są preferowani, no bo chłopcy w zasadzie, jeżeli są wychowani i poślubią, biorą żonę, no to oni są zobowiązani utrzymać swoich rodziców, także ta dziewczynka idzie do męża i ona już w zasadzie nie ma jak opiekować się swoimi rodzicami, także jedynie ten chłopak opiekuje się swoimi rodzicami. Wydawałoby się, że mogliby się opiekować jedną i drugą stronę, no ale tak niestety nie jest. No i z reguły mężczyzna przynosi kasę do domu, matki tam, kobiety się opiekują tymi dziećmi. No i dlatego ci chłopcy są
są preferowani, dlatego te dziewczynki na potęgę w Ameryce w latach 80., 90. strasznie dużo dzieci właśnie było, można powiedzieć, importowanych. To nazywali to adopcje i tak dalej, no ale to importowali po prostu jak jakieś jedzenie, czy zwierzęta, czy każdy inny towar, po prostu dużo chińskich dziewczynek było importowanych, no bo był nadmiar tych dziewczynek, te dziewczynki, które się urodziły, były oddawane i Amerykanie płacili ciężkie pieniądze, 40, 50, 80 tysięcy dolarów za całe te wszystkie transakcje, no bo te agencje adopcyjne, no to też biorą ciężkie pieniądze. Tam w Chinach przypuszczalnie jakieś też łapówki dawali, donacje, czy ofiary na rzecz po parę tysięcy, no ale to strasznie dużo kosztowało. Dzisiaj jest ta 40 milionów więcej facetów niż kobiet. Także są duże dysproporcje. W wielu rejonach zaręczają się już, czy tam składają jakieś takie wiano dziewczynkom 11-12-letnim, że kiedy dojdą do wieku powiedzmy tego legalnego, ile tam jest, 17 czy 18 lat do ślubu, no to już są, można powiedzieć, zaklepane. Także to nie jest to daleko od tych arabskich różnych zwyczajów. No i to wszystko zaczęło się od tego, od tej kontroli populacji. W Europie kretyni socjalistyczni też krzyczeli o nadpopulacji. No i się zmieniło to, że teraz importuje się ludzi kompletnie niekompatybilnych, kompletnie nie mających nic wspólnego z tą kulturą europejską, no i są sprowadzani do Europy, do Francji, do Niemiec, no do Polski starają się wcisnąć, no bo mówią, że ktoś musi pracować. No okazuje się, że jednak nie bardzo oni pracują, bardzo chętnie biorą pieniądze, ale jakiegoś tego przyzwyczajenia do pracy nic za bardzo nie ma. No, ci ludzie, którzy się wychowali tam, gdzie nie ma mrozu, no to jednak nigdy nie są, nie mają we krwi ciężkiej pracy. No to taka jest prawda, że siesta to jest rozleniwia ludzi. No i przyzwyczajeni są, że jak jest słońce, jest i woda, to zawsze jedzenie jest, a z mrozu nikt nie zamarznie. No ale wracając do tych Chin, no kobiety też zaczynają rodzić dużo później, zaczynają rodzić w wieku 30-40 lat. No jak się decydują, no bo pracują, ma jakieś tam zajęcia i decydują się na te dzieci, no to właśnie te badania genetyczne też pokazują, czy jest niebezpieczeństwo choroby, no szczególnie choroba Downa, kiedy te komplikacje właśnie idą w parze z wiekiem. Hongkong jest zadowolony, no bo w laboratoriach to są ciężkie miliardy pieniędzy, oni na tym zarabiają. Na świecie w 2018 roku, no to było 4 miliardy dolarów biznes. W Ameryce zaczęli to robić w 2011 roku. No i w zasadzie było to dużym sukcesem. No i na świecie też jest bardzo, bardzo dużym sukcesem. Przykro jest, że powiedzmy politycy wtrącali się w rodzinę, no i rodziny można powiedzieć w Chinach też się jakoś tam porozwalały. No w Europie teraz zboczeńcy ingerują w rodzinę, rozwalają rodzinę, matka, ojciec i dzieci, no to są powiedzmy wykluczane, także politycy też to popierają, no ale to nie wróży nic dobrego. Zdrowia dla chińskich chłopców i dziewczynek. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie polecam. Tu można nacisnąć. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj gdzie się da. Oglądaj filmiki. I do następnego codziennego filmiku bez monetyzacji.
no to nie jest też dobre, no ale tak YouTube traktuje ludzi, którzy mówią o kontrowersyjnych rzeczach.